Kończąc tą Ewangelię, słyszeliśmy, jak Jan stwierdza, że te wszystkie rzeczy zostały zapisane przez Niego, żebyśmy mieli wiarę w Jezusa Chrystusa, a ta wiara jest nam potrzebna po to, żebyśmy mieli życie. Oczywiście nie chodzi o kontynuację tego naszego życia doczesnego, tylko o zupełnie inne, odmienne życie. Życie, jakie zaprezentował Jezus, przychodząc do apostołów, kiedy mówi im pokój, pokazuje im rany, przechodzi przez drzwi zamknięte i jest jednak jakoś odmieniony, skoro dopiero w jakimś momencie widzą, że to jest Pan. Są jakieś różnice w Jego prezentacji się, w tej egzystencji nowej. Jest odmieniany. I właśnie o to nam chodzi. Czy jesteśmy świadomi tego, czy nie, to przecież dla nas jest najważniejszą rzeczą, czy ten cały nasz wysiłek, jaki wkładamy w te lata naszego losu, naszego życia, teraz, tutaj, czy to moje życie ma sens w tym znaczeniu, że stanie się jeszcze innym życiem, odmienianym? Czy też śmierć jest ostatecznym końcem i pozostaje mi tylko czekać i odliczać godziny, chorować, cierpieć, tracić, łudzić się, mieć jakieś nadzieje, które i tak wcześniej czy później zawodzą, bo jest tylko śmierć. I to jest chyba pytanie bardzo ważne dla każdego człowieka. Czy jest jeszcze to życie w Bogu? Ci apostołowie też byli w takim momencie krytycznym. Bo proszę sobie wyobrazić, 3 lata wierzyć człowiekowi, który mówi wspaniałe słowa, czyni wspaniałe cuda, wskrzesza nawet umarłych. I nagle, w momencie, kiedy ich wiara już dochodzi do stanu prawie pewności, tego człowieka aresztują władze oficjalne i religijne i państwowe i zostaje on ukrzyżowany. To jest koniec. Nie tylko koniec z nim, ale też koniec z ich nadziejami. Bo teraz, jeśli on nie zmartwychwstanie, jeśli on naprawdę umarł, to był człowiekiem, który nas zwiódł. I chociaż mija już 2000 lat, to dla mnie to pytanie ciągle też jest aktualne. Wierzyć czy nie wierzyć, że tak jest, że jest to życie? Czy ja mam siłę jeszcze pokładać w nim nadzieję, że ten cały mój wysiłek życiowy, w to, żeby ciągle się oczyszczać z moich padłości, żeby ciągle starać się o jakąś szlachetność, żeby ciągle formować to moje istnienie według Jego słów, według Jego przekazań, mimo usilnych tendencji do tego, żeby być człowiekiem właśnie podłym, żeby być draniem, żeby być złym. Czy ten cały mój wysiłek później jednak przejrzy na oczy i zobaczy, że jest życie wieczne. I Tomasz. Dzisiejszy fragment poświęca mu dość dużo miejsca, chociaż we wcześniejszych momentach Ewangelii o Tomaszu jest niewiele. Ale tu jest dość dużo i ważny moment widoczny w jego życiu. Tak uwypoklony jest on bardzo mocno w tej Ewangelii. Zostaje nawet to podkreślone, że nazywano go Didymos, bliźniak. Ale dosłownie w języku greckim Didymos znaczy podwójny. Oczywiście w sensie bliźniaka, ale to słowo podwójny na przykład w naszym języku polskim ma trochę inne chyba brzmienie niż tylko zasygnalizowanie jakiejś bliźniaczości. Chodzi o coś innego też. I kto wie, czy tak nie było również w języku greckim. I czy Jan celowo tego nie podkreślił, podwójny. Co to znaczy podwójny? Dlaczego Jan podkreśla, że ten Tomasz jest taki podwójny? Uczeń nie jest razem z apostołami w wieczerniku. Ale oficjalnie należy do tej grupy. Jakaś podwójność. Nie ma go fizycznie, ale z powodu swoich poglądów jest ze wspólnotą. Jest taka dość powszechna chyba podwójność, kiedy ktoś mówi, wierzę w Boga, jestem może chrześcijaninem, ale co mnie to w ogóle obchodzi, nie muszę brać udziału w tych misteriach, jakichś tutaj ceregielach liturgicznych. Nie jest mi potrzebny Kościół, nie jest mi potrzebna wspólnota. Ja po prostu mam takie poglądy. Jest jakaś podwójność tutaj, dość powszechna chyba. Ale może być chyba jeszcze bardziej subtelna, taka moja podwójność, czy twoja podwójność, która oczekuje chyba oczyszczenia, albo potrzebuje oczyszczenia.
Co chciał Jan zasugerować przez to podkreślenie, że Tomasz jest Didymos, rozdwojony, podwójny, może rozdarty? Bo 3 lata chodził z tym Chrystusem, wierzył w Niego i nagle ten Chrystus znikł. Nie ma go, tego Chrystusa. Został zakatrupiony, leży w grobie. Koniec nadziei, koniec jakichś aspiracji, marzeń. I ma rozdarte serce, może podwójne serce. Wierzy i nie wierzy. Ale chyba dryfuje już ku niewierze. Bo mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Czyli jak nie uwierzę, to znaczy, że już nie ma tej wiary. A jednak coś w nim jest, mimo tej wątpliwości, bo przychodzi na następne spotkanie. Taka podwójność też chyba może być we mnie, albo w tobie, że wierzę, ale jednocześnie też potrzebuję dowodów, szarpię się w tym wszystkim. Czyim on jest bliźniakiem, jeśli już mielibyśmy widzieć w nim jakiegoś bliźniaka? W Biblii nic nie ma mowy o jego rodzonym bracie, ani słowa. To może jest on bliźniakiem tego, który czyta o tym Didymos. Może to jest taka sugestia bardzo podskórna w tym tekście, żeby czytelnik pomyślał sobie, gdzie tu ten jego bliźniak, nie? Może w czytelniku. Może jest do mnie najpodobniejszy. Może do setek innych chrześcijan, którzy wierzą i nie wierzą, szarpią się w tym wszystkim. Bo wiara jest taką przestrzenią, jest taką relacją właściwie wobec Boga, która potrzebuje determinacji większej niż pewność, a nie opierając się na dowodach właściwie jakichś. To jest taki bardzo dziwny akt ludzkiego ducha. Zawierzyć komuś, to znaczy powiedzieć tak komuś, nie musisz mi niczego udowadniać, ze względu na twój autorytet, ale na twoją osobę wierzę w to. Zupełnie ci ufam, powierzam ci się. Absolutnie ci się powierzam. Nie ma czegoś w wierze takiego, trochę wierzę, trochę nie wierzę. To jest wszystko albo nic. W naukowej pewności może być tak, że w jakimś stopniu zdobywamy pewność, dochodzimy do jakichś wniosków, później znowu je zmieniamy. To jest jakaś eksploracja powalna, czy ekspansja. Natomiast w wierze jest to jeden, jedyny akt, całkiem lub zupełnie nie da się wierzyć. I Tomasz chyba jest w takim momencie, kiedy on musi zrobić ten skok, jakby przerosnąć siebie samego, przekroczyć siebie samego, znowu zupełnie uwierzyć. Ale rzecz ciekawa, Biblia fotografuje ten moment przyrostu wiary, albo się wejście w prawdziwą wiarę, po takim strasznym kryzysie, kiedy nie ma tego Chrystusa. Zostaje zabity. I zabite zostają wszelkie nadzieje. To mnie interesuje. Bo patrząc w swoją historię, to widzę, że te najpiękniejsze akty wiary w moim życiu zawsze były po wielkich zwątpieniach. Kiedy kompletnie już nie wierzyłem w to, co Bóg obiecuje. Albo kiedy zupełnie zwątpiłem w sens dalszej walki, w sens dalszego życia. I nagle się pojawiła nieoczekiwana okoliczność, sytuacja, która wbrew wszelkim przewidywaniu, wbrew wszelkim dowodom, wbrew prawom fizyki, metafizyki, pozwalała mi przejść dalej. Moment wiary. Popatrzcie, Jezus staje przed Tomaszem i mówi mu tak. Włóż tutaj ten palec, włóż w bok mój, włóż, dotknij tego. Wiesz, włożyć palce w rany to trochę boli chyba. Ale Jezus jest gotowy przyjąć nawet jeszcze raz ten ból, już nie włócznią zadane, ale ręką, czy nie gwoździem, tylko palcem, byleby ten człowiek uwierzył. Człowiek, który go w krytycznej chwili opuścił, który zwątpił, który ma zmącone uczucia, który się może zawiódł nawet na Jezusie, ale na pewno ma poczucie, że Bóg miałby prawo zawieść się na nim, bo on zwątpił. I on mówi jeszcze raz, jestem gotowy cierpieć, żebyś miał wiarę we mnie. To jest akt miłosierdzia na pewno. Ale Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój, nie jest napisane, że włożył te palce, czy te ręce. Nie jest napisane, że dotknął Jezusa. Może przeraził się tą otwartością, nie tylko ran otwartością, tylko otwartością Jezusa. Tym pragnieniem Syna Bożego, żeby ten człowiek nie został utracony przez niewiarę. Jakaś determinacja Boga, który
posuwa się dalej niż można sobie wyobrazić, bo być raz zranionym, on jest gotowy jeszcze raz być zranionym przez swojego ucznia, byleby tylko nie utracił tego Tomasza. Kiedy myślę o tym, podziwiam Boga. Tak w niewymuszony sposób. Podoba mi się to, że jest taki. Bo mnie to osobiście jest to nawet potrzebne. Chociaż nie chciałbym tego publicznie mówić przed Bogiem, ale on tak o tym wszystkim wie. Ale mi to daje nadzieję, że Jemu bardziej zależy na mnie niż mnie na Nim. I to mnie pociesza. To jest dla mnie jakimś tchnieniem Ducha Świętego. Że On nigdy nie zrezygnuje ze mnie. Że jest gotowy jeszcze raz być zranionym przeze mnie, byleby tylko mnie nie utracić. Piękne to jest. Podoba mi się ten Bóg. I mówi mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, żeś mnie ujrzał. W jakim sensie ujrzał? To znaczy nie dotknął i tylko zobaczył? Czy ujrzał w sensie takim intelektualnym, jak czasem mówimy, no teraz zobaczyłem to, albo a widzę to, w sensie rozumiem to, pojąłem to, przyjąłem to. Zobaczył coś, czego oczy nie widzą, ani palce nie wyczuwają. Tomasz przecież nie miał oczu w palcu, czy w swojej ręce, jak mówi święty Augustyn. Możliwe, że uczeń nie zdobył się na odwagę, by dotknąć, bo to, co zobaczył w Jezusie, było zbyt oczywiste i nie potrzebowało już namacalnych dowodów. A jednak nie oczami ciała zobaczył prawdę. My też widzimy ciało. Na Eucharystii jesteśmy w tym samym momencie, w tym samym wieczerniku, w innej szerokości geograficznej jedynie. Ale też widzimy ciało eucharystyczne na ołtarzu. Za chwilę będę powtarzał te słowa sakramentalne, które mają moc wprowadzić Boga na ziemię, tutaj do tego chleba. I teraz tak, wierzymy czy nie wierzymy? Nie dowierzamy czy mówimy absolutnie wierzymy? Nie potrzebuję przełamywać tej hostii i zobaczyć, czy tam jest rana, czy kości są połamane, czy krew tam wylewa się z tej hostii, nie? Były takie cuda eucharystyczne, są tego liczne dowody. Że kapłanowi niedowierzającemu w czasie Eucharystii wylała się krew, albo nagle zobaczył, że ma wprost kawał serca w ręku, nie? Ale czy ja tego potrzebuję, czy ty tego potrzebujesz, żeby zobaczyć jego ranę, żeby uwierzyć, że on tutaj jest dla mnie? Że on się nie tylko posunął do tego, żeby być zranionym przez wrogów, ale jest gotowy posunąć się do tego, żeby go jakiś Tomasz nawet zranił jeszcze raz w ręce, a nawet jeszcze dalej posunął się do tego, żeby w martwych przedmiotach być samym życiem, nie? Czyli to jest martwy chleb, martwe wino, a tam jest samo życie. Czy ja w to wierzę? Niby takie oczywiste sobie sprawy wyjaśniamy dzisiaj, ale przy tej okazji chyba trzeba. Bo to było ósmego dnia. Jezus przychodził do nich ósmego dnia. W niedzielę. Pierwszego dnia po szabacie. I kiedy Tomasz wraca do wspólnoty, odzyskuje wiarę. Odzyskuje kontakt z Jezusem. Widzi go. Kiedy jest poza wspólnotą, poza kościołem pierwszym, to dryfuje ku niewierze, ku zwątpieniu. Straszna rzecz. Jakie to jest bardzo ważne, że się tutaj dzisiaj gromadzimy, chociaż to jest tylko spacer. Kilkadziesiąt metrów, kilkaset metrów do jakiejś świątyni. Ale jakie to jest ważne, że my się tu spotykamy z Bogiem. Ale widzimy go, czy nie widzimy? Czy też w naszym sercu mówimy, jak nie zobaczę, to nie ujrzę, to nie uwierzę. Wiarą widzimy i przyjmując komunię świętą dotykamy chleba, choć wierzymy, że to jest ciało Chrystusa. Bo pod szatami chleba, pod pozorami tego faktu materialnego dopatrujemy się duchowej obecności Boga. Nie symbolicznej, autentycznej. I mówimy też jak Tomasz, przynajmniej ja mam taki zwyczaj, kiedy konsekruję ciało i krew, często szepczę Pan mój i Bóg mój. Przypominam sobie ten moment Tomasza. Niektórzy z Was może to słyszą, jak sobie to powtarzam. Podkreślam swoją wiarę. Jan pisze, że Jezus mimo drzwi zamkniętych wszedł do apostołów. Zobaczmy jeszcze jeden moment u Jezusa. Tą determinację miłosierdzia, to, że Jemu zależy na nas. Mimo drzwi zamkniętych, mimo przeszkody przechodzi i wchodzi między nich. I ukazuje się i Tomaszowi apostołom drzwi zamknięte. Dla Boga nie było przeszkodą, kiedy nas szukał, kiedy chciał z nami być. Nie było przeszkodą na przykład zapora kamienia grobowego, który był zatoczony.
Kilkunastu mężczyzn musiał taki kamień zatoczyć, żeby zamknąć grób. I nie było przeszkodą, też zauważmy taki fakt, te drzwi zamknięte, zobaczmy gdzie indziej, w metaforze może pewnej. Nie było przeszkodą wejść w łono dziewicy, czyli w zamknięte łono dziewicy, bez otwarcia tego łana. I jak mówi Kościół, nie było przeszkodą wyjść przez to łono dziewicze, nie naruszając go. Nie jest przeszkodą przejść przez drzwi zamknięte, przez grób. Dlaczego to Pan Bóg wszystko robi? Czy to jest nastawione na to, żeby nam tylko zaimponować? Nie. To pokazuje nam, jak wiele przeszkód postawiliśmy Bogu i jak On wszystkie je pokonuje, żeby nas odzyskać. To widzę w Nim. W Chrystusie widzę to, że On pokonuje wszystkie drzwi zamknięte, jakie ja zamknąłem Jemu w moim życiu, a On przez wszystkie przechodzi. I jest gotowy nawet, żeby moje ręce były kluczami wiary, kiedy wkładam je w zamki Jego ran. On jest otwarty w każdej chwili. Nie jest dla Niego przeszkodą wejść w ten chleb, ani wejść w nasze ciała i umysły i serca, bylebyśmy tylko byli wierzącymi Jemu. Bo to za mało wierzyć w Niego, tylko wierzącymi Jemu, w Jego słowa, że jest życie, że się objawiło, że śmierć nie jest końcem. I że jeśli mamy jedność z Nim, nie tylko intelektualną jedność, ale i uczuciową, i duchową, a nawet jedność przez to, że mamy jedno ciało, jedną krew, stając się prawie krewniakami Boga. Prawie, no tak. To, że śmierć nie będzie dla mnie końcem. To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Bo jeśli jest tylko śmierć końcem dla mnie, to ja się męczę niepotrzebnie. To całe to moje życie jest absurdem po prostu. Bo po cóż to wszystko? Jeśli w historii o mnie nie napiszą, albo nawet napiszą, co to ma za znaczenie, jeśli umrę? Wszystko stracę. I dla mnie jest to bardzo ważne. I bracia i siostry chrześcijanie, dla nas chyba jest to ważne. Czy jest życie dalej w Chrystusie? Zmartwychwstałe. Kończąc tą moją medytację popołudniową przy tej Ewangelii, chciałbym jeszcze raz bardzo mocno podkreślić jedną rzecz i zostawić to w swoim sercu i waszym, że dla Boga nie ma przeszkód, żeby dotrzeć do nas. Zobaczmy to, jakiemu bardzo zależy na każdemu z nas, bo chce mieć nas wszystkich w swoim świecie, w nowym świecie, w nowym życiu, w świecie, który dopiero przyjdzie. Niech to będzie naszym fundamentem dla naszego życia. Niech nam to pozwala znosić te wszystkie trudy i cierpienia. Ta wiara w to, że to ma sens. Że to cierpienie się kiedyś skończy. I przez rany, jak przez bramy przejdziemy do nowego życia, gdzie już nie ma ran.